aby powiedzieć wam, że Bóg jest realny. Bóg żyje, żyje dzisiaj i ma ogromny wpływ na nasze życie i życie naszych rodzin. Kochani, ja 13 lat temu, niedaleko tutaj, kończyłem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Skończyłem je z wyróżnieniem. 12 lat temu wstąpiłem w związek małżeński z moją obecną tutaj żoną. I przez wiele lat prowadziłem bardzo porządne życie. Wszyscy ludzie z zewnątrz, wskazywając na mnie, na życie mojej żony, mówili: wow, wy odnosicie sukces. Pniesz się po szczeblach kariery, masz bardzo dużo pieniędzy, jeździsz na zagraniczne wakacje, zbudowałeś dom, masz nowe samochody, jesteś szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, kochani. Ale prawda jest taka, że im więcej na zewnątrz ludzie wskazywali, że nasze życie odnosimy sukces, tym bardziej ja wewnętrznie byłem pusty. Byłem kompletnie pusty i nieszczęśliwy. Z każdym kolejnym miesiącem stawałem się coraz bardziej egoistyczny. Oczywiście, funkcjonując wśród znajomych, wśród wszystkich bliskich osób, szukając ich akceptacji, bo niestety tak żyjemy, kiedy żyjemy bez Jezusa. Zakładałem maski i mówiłem: tak, jestem szczęśliwy i mam wszystko, ale miałem tylko pieniądze. Ale tak naprawdę byłem pusty i bardzo oddalony od Boga. Kochani, chcę wam powiedzieć, że kiedy my tu na ziemi żyjemy bez Jezusa, my nie jesteśmy w stanie odnieść pełni sukcesu. My nie jesteśmy w stanie wejść w pełne powołanie. Nawet jeśli szatan próbuje nas oszukiwać i daje nam pozory jakichś sukcesów w pewnych dziedzinach, to w innych dziedzinach, chociażby takich jak rodzina czy zdrowie, nasze życie może być kompletną ruiną. Kochani, ja sobie tak żyłem w taki sposób. Miałem coraz więcej pieniędzy, budowałem dom. Ale stawałem się tym wszystkim coraz bardziej egoistyczny. Nasze małżeństwo przeżywało trudne chwile. Wiecie, wtedy, kiedy wszyscy mówili, jak nam dobrze, to ja na kilka miesięcy wyprowadziłem się z domu. Myślałem, że nasze małżeństwo kompletnie się rozpadnie. Chciałem się rozwieść. Skoncentrowany byłem tylko i wyłącznie na sobie. Życie to było ja byłem Bogiem. Moje ego było najważniejsze. W jaki sposób spędzam czas. To, w jaki sposób żyję. To, co wszystko mi się należy. To było życie, kochani. I tak się stało, że w moim bliskim kręgu znalazły się osoby, które zaczęły mówić mi o Jezusie. Pierwsza moja reakcja, zobacz, człowieka, który jest skoncentrowany na budowaniu kariery. Jezus w XXI wieku, ludzie, ja mam tu swoje realne życie, swoje realne tematy. Wy mówicie o Bogu? Tak, słyszałem, że Jezus był postacią historyczną. Ale kiedy patrzyłem, jak oni żyją, nie tylko to, co mówią, ale w jaki sposób żyją, jak realizują siebie, zacząłem doświadczać czegoś, czego w ogóle nie byłem w stanie nazwać. Coś, czego nie byłem w stanie zamknąć w klamry żadnej religii, żadnej teologicznej nauki. To było coś żywego. Oni przynosili życie do mojego życia. To mnie konfrontowało. Kochani, kilka miesięcy później, kiedy bardzo mocno dotykał mnie Duch Święty, postanowiłem oddać życie Jezusowi. I w tym momencie stało się coś, o czym chcę wam w tym momencie powiedzieć. Ja się nie poprawiłem. Ja narodziłem się na nowo. Narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Jestem dzisiaj nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem. Duch Święty mieszka we mnie, wypełnia mnie. Ten sam Duch Święty, który wskrzesił Jezusa z martwych, mieszka dzisiaj we mnie i ma ogromny wpływ na moje życie i życie mojej rodziny. Dzisiaj, wiecie, kiedyś jak mówiono mi, że Boga trzeba postawić na pierwszym miejscu, wydawało mi się, że to jest taki religijny, sztuczny frazes. Jak można postawić kogoś, kogo nie ma, kiedy my jesteśmy tutaj, funkcjonujemy? Ale wiecie, kiedy ja spotkałem Jezusa, i ja tak powiedziałem: Boże, jesteś moim Panem, jesteś moim Panem. Ja żyję dla Ciebie, kiedy ustanowiłem Go na pierwszym miejscu. Kochani, ja dopiero zrozumiałem, jak Boża miłość może mieć wpływ na nas, na życie naszych rodzin. Ja dopiero zobaczyłem, w jaki sposób można kochać żonę. Ja ją kocham na życie, ona tu dzisiaj jest obecna, ale ja nigdy nie byłem w stanie zrobić tego sam. Tak samo i moje dzieci. Kiedy narodziłem się na nowo, staliśmy się zupełnie nowymi stworzeniami. Miłość Boża. I chcę wam powiedzieć, kiedy oddacie życie Jezusowi, kiedy zawołacie do Niego, kiedy będziecie chcieli się z Nim realnie spotkać, On do was przyjdzie i zamieszka w was cała Boża miłość. Cała Boża miłość. Będziecie nowymi stworzeniami. Kochani, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i żaden terapeuta, żaden system tego świata nie jest w stanie zagwarantować wam pełnego sukcesu. Tylko Jezus. On żyje. On żyje. My zachęcamy was z całego serca. Jeśli nie powierzyliście mu jeszcze swojego życia, jeśli nie spotkałeś się jeszcze z Jezusem, jeśli tak, wiesz, słyszałeś, Jezus jest, chodzisz do kościoła, jednego czy drugiego, chodzisz, tak, wiesz, po 10 minutach przeskakujesz z nogi na nogę, bo się nudzisz, ale nie znasz Jezusa,
Zapraszamy Cię, podejdź do nas. Podejdź do nas, podejdź Twoje życie, życie Twojej rodziny, relacje w Twojej rodzinie, to wszystko się zmieni, to będzie nowe. Bo kiedy narodzisz się na nowo, oto wszystko stanie się na nowe, oto wszystko stanie się nowe. Kochani, jeśli ktoś z Was chce oddać dzisiaj życie Jezusowi, chce zacząć nowe życie, nie poprawione stare życie, nowe życie z Jezusem, podnieście ręce. Podnieście ręce. Podejdziemy do Was. Możecie podejść do nas w każdej chwili. Jesteśmy tutaj po to, jesteśmy tutaj dla Was. Bo Boża miłość mieszka w nas. Bo my dzisiaj swoimi rodzinami świadczymy o tym, jak wielki, potężny, cudowny i wszechmogący jest Bóg. I że On nie jest religią. On jest żywą, realną osobą, która ma dla Ciebie tylko dobre rzeczy. Tylko dobre rzeczy. Nie daj sobie mówić, że jest inaczej. Tylko dobre rzeczy. Tylko dobre rzeczy dla Ciebie i Twojej rodziny. Nie musisz postrzegać rzeczywistości przez pryzmat swojego ego. To Cię do niczego nie zaprowadzi. Ja tego kiedyś nie mogłem zrozumieć. Jak to? Przecież ja tak ciężko pracuję. Przecież to wszystko mi się należy. Jak ja mam nie patrzeć na rzeczywistość przez swoje ego? Ja nie potrafię Ci tego wytłumaczyć. Kiedy wszedł Jezus, wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Potrafię kochać w taki sposób, jaki nie byłem sobie w stanie tego wyobrazić. I tylko dlatego tutaj jestem. Tylko dlatego tutaj jestem, bo realna Boża miłość jest we mnie. Ma wpływ na moje życie przez 24 godziny na dobę. I chcę Wam powiedzieć, że może również mieć wpływ na Wasze życie. Halleluja, kochani.